Witam serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować świetny przepis na kapustę kiszoną w takich litrowych słoikach. Wiecie, kurczę, fajna sprawa, bo taki słoik sobie otwieracie i macie go na przykład na surówkę do obiadu, czy możecie sobie zrobić jakiś gulasz segedziński, świetny zresztą, który mam na kanale. No po prostu w takich litrowych i są na to dwie opcje. Albo kiszcie to w dużej beczce i później przekładacie sobie do takich litrowych słoików po ukiszeniu, jest ok, albo też druga opcja, że kiszcie od razu w tych słoikach. Tylko poczekajcie do końca, bo tam na końcu jest jeden mały knyf, który trzeba zrobić. Pewnie go znacie, ale trzeba go zrobić też w tych słoikach, więc ja Wam pokażę, o co w tym wszystkim chodzi. Na początek musimy wiedzieć, ile mamy towaru. Główki są różne. Biorę sobie wagę, ja Wam to tak pokażę po prostu od początku do końca, jakby to miało mniej więcej wyglądać, bo ja wiem, ile ta główka waży, ona waży 3,5 kg, ale ona waży 3,6 kg, jak widzicie, powiedzmy 3,5 i tu mam marchewkę. Ja tak na 3 kg kapusty daję tak 400 g marchewki. No i tu mam 400 g, tak? Czyli 3,5 i 400, tam było z końcówką, no to będzie to teraz 4 kg mam tego towaru. I teraz tak, jeśli mam 4 kg, ja to sobie zetrę wszystko. Kapustę jeszcze muszę oczyścić z tych liści tutaj, jak widzicie. No i to tam trochę odpadnie. Ale wtedy, to już jest twarda głowa, jak słyszycie. O, taka do kiszenia. Widzicie, odpadnie ten liść. Odpadnie na pewno ten drugi. No i po szatkowaniu odpadnie nam ten głąb cały. Więc wszystko, co nam zostanie, to sobie też zważymy. Odejmiemy od tego, co mieliśmy i nam wyjdzie faktycznie, ile mamy towaru. Dlatego, że ta moja waga, ona chyba jest tylko do 4 kg i ona by nawet mi więcej nie pokazała. Jeżeli macie fajną, dużą taką wagę, porządniejszą trochę, to możecie sobie wszystko później zważyć. Ale po prostu zważymy tak naprawdę, ile mamy tego towaru. Bo wtedy dajemy 20 g soli na kilogram. A to jest bardzo ważne, żeby nie przesolić, więc musimy wiedzieć dokładnie, ile tego mamy. No dobra, jak już mam kapustę oczyszczoną, marchewkę też już sobie oskrobałem wcześniej, to teraz wystarczy mi jeszcze tylko przekroić kapustę na mniejsze części, żeby mi się lepiej to szatkowało. Jak ktoś chce, może na mniejsze kawałki, ja właśnie na takie jakoś to sobie ogarnę. No marchewki to wiadomo, co sobie zetrę, to nie ma z tym problemu. No i teraz biorę miskę, no i tutaj mam szatkownicę, no i szatkuję po prostu tą kapustę. To jest chwila roboty, tylko uważajcie na opuszki palców. Zobaczcie, takie kawałki zostały, jak mówię, macie większą wagę, to sobie to wszystko razem zważycie. Jeśli nie, to musicie robić to jak ja. Ważę na początku i później ważę to, co zostało mi i wyjdzie dobrze. Dobra, ja sobie to ogarnę teraz i widzimy się za chwileczkę, jak będę ścierał jeszcze marchewkę i Wam powiem, co dalej. Teraz do tej kapusty zetrę sobie te marchewki na dużych oczkach. Teraz tak, jak mieliśmy 4 kg tego towaru całego, to teraz sterowałem sobie tą miseczkę. Zobaczcie, jest zero. I wkładam ten cały mój odpad. To, co mi odpadło. Jak mówię, macie większą wagę, to sobie zrobić to od razu. Ja muszę tak trochę łopatologicznie. No i tego odpadu mam 737 gramów. Więc tak, mieliśmy 4 kg tutaj całego tego towaru. Teraz 700 gramów odpadło. No to zostało jakieś 3 kg 300, powiedzmy 3,5 kg, jeszcze trochę to zaokrągle, bo tam było też troszeczkę więcej, 3,5 kg, czyli wsypujemy 70 g soli. Ok, jest 71, może być. To jest kuchnia, a nie apteka, jak to się mówi. Wsypujemy
No i teraz musimy to porządnie wymieszać, ale to wiecie, możecie nawet tak to sobie między palcami po prostu zdusić tą kapustę. No dobrze, po prostu to musimy teraz, żeby ta sól wszędzie się dostała i od dołu, to wszystko musimy pięknie sobie pomieszać. Ale naprawdę starajcie się to zrobić dokładnie, dajcie sobie z tym troszeczkę czasu, żeby ta sól wszędzie doszła. No i duży pojemnik to jest podstawa, nie róbcie w małych, bo to na całej kuchni będziecie mieli tą kapustę. Dobra, słuchajcie, kapusta wymieszana, ja ją sobie teraz zostawię tak na godzinę czasu. Niech ona sobie tutaj, wiecie, trochę zmięknie z tą solą. Po prostu niech to postoi. Godzinka wystarczy, można w tym czasie coś innego robić. Ja widzicie, robiłem te pomidory. Przełożyłem sobie je do mniejszej miski, bo tą potrzebuję. Staram się, żeby warzywa, czy cokolwiek, co ma styczność z solą, czy z octem, żeby były robione po prostu w metalowych miskach lub w emaliowanych. Ja mam wszystkie metalowe nierdzewki, emaliowanych nie mam, więc nie używam, ale staram się, żeby po prostu ta sól czy ocet nie miała styczności z plastikiem. Jak im mniej plastiku w naszym życiu, tym po prostu lepiej. Więc zostawiam to na godzinę, a już teraz zabieram się dalej za tą pyszną sałatkę z zielonych pomidorów i cebuli, bo ona już w tym momencie może być za chwilę nakładana do słoików. Więc widzimy się za chwileczkę, jak już to sobie troszeczkę odpocznie, chwileczkę sobie będzie to stało, tą godzinkę, to się zobaczymy. No i posłuchajcie, taka sprawa, mam już tą kapustę, słuchajcie, tutaj mam przygotowane te moje słoiki wypaszcie sobie zawsze. Po przygodach z kimchi kupiłem sobie tą kulę, bo kiedyś się tam straciła i mam już do ubijania kapusty teraz koniecznie nareszcie. Dobra, i co z tą kapustą robimy? Wezmę sobie jeszcze lejek, no i tą kapustę wrzucamy do słoika. Tak po trochę. No i ubijamy. Wziąłem sobie lejek, żeby tego wszystkiego nie rozrzucać, ale dość dokładnie, nie wiem czy tą stroną wejdzie, no też wejdzie. Po prostu tam musimy to dobrze poubijać. Kapusta musi być dobrze ubita. To jest po prostu podstawa. I tak po takiej garści wrzucam. I ubijam sobie to wszystko dokładnie. I tak ubijam, aż prawie do samej góry. Zatrzymamy się u góry, przy samej wierzchu, tak gdzieś 2 cm od wierzchołka słoika. Bo to nam później będzie pracowało. Zacznie to fermentować. I zacznie się to wszystko, wiecie, tam ta woda się zacznie podnosić, te soki zaczną się podnosić od fermentacji. No i może nam to wypłynąć, więc te 2 cm musimy się tutaj zatrzymać od góry. Dobra, jak mam tak słoik do tego momentu napełniony, słuchajcie. Jest to fajnie ubite, jak widzicie, jest to konkretnie ubite. To teraz jeszcze ogarnę te słoiki i wam powiem, co dalej będziemy z tym robić. Tylko ja sobie tutaj nałożę. Posłuchajcie, tutaj wyszły mi z tego 4 słoiki, naprawdę dobrze nabite słoiki tej kapusty. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj jest tyle miejsca zostawione w środku, że jak będzie to fermentowało, żeby to nie wypłynęło. Ale jest możliwość taka, że wypłynie, więc wieczka tylko tak zakładamy. Nie dociągamy tych wieczek, tylko tak o. I stawiamy sobie to na jakimś podstawku, czy na takiej blasze z piekarnika. No, obojętnie, na czymś, że jak to wycieknie, to nam nie zniszczy to mebli, bo ja to zostawiam w kuchni na parapecie. Ile czasu? No, posłuchajcie. Różnie jest z temperaturami w domu. Teraz już też się zaczyna robić chłodniej na dworze, więc w domu też troszeczkę chłodniej. No, jeszcze nie palimy, albo niektórzy już palą, no różnie to bywa. Więc te temperatury są różne i różnie będzie przebiegała ta fermentacja. Więc słuchajcie, około taki słoik do 14 dni powinien się ukisić. Po prostu spróbujcie sobie, jak to będzie ukiszone. Po 7 dniach spróbujcie, czy wam taki stopień ukiszenia pasuje. I jeśli wam pasuje, to słuchajcie, nie zawsze, nie wszyscy o tym mówią, ale to trzeba zrobić. Słuchajcie, bierzecie sobie taką łyżkę
i wbijacie w jedno, dwa miejsca, żeby po prostu odgazować. Bo tu przy fermentacji nazbierają się gazy na dole i to trzeba zrobić. Po prostu w jedno albo w dwa miejsca wbijcie, to odgazuje wtedy. I wtedy to możecie już sobie dokręcić, słuchajcie. I później odnosicie do chłodnego miejsca, właśnie spiżarnia lub lodówka, no żeby to już nie stało po prostu w ciepłym miejscu, ani na słonecznionym miejscu. No najlepiej ciemne, chłodne miejsce, wtedy ta fermentacja wyhamuje, zatrzyma się i będziecie mieli ukiszoną świetnie kapustę z marchewką domową. Kurczę, naprawdę mega sprawa. I ja Was serdecznie pozdrawiam, macie pytania to piszcie i do zobaczenia!